Drodzy Państwo, witamy bardzo serdecznie z londyńskiego Selhurst Park i zapraszamy na transmisję meczu, który rozpocznie się już za moment. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. A dzisiaj mamy dla Państwa kwintesencję dobrego futbolu. Angielską Premier League. Crystal Palace zmierzy się z Manchesterem United. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Bruno Fernandes. Mało kto ma taki ciąg na bramkę jak Cristiano Ronaldo. Jadon Sancho. Ronaldo, wymarzona okazja. Strzał, parada bramkarza i piłka ląduje na słupku. Crystal Palace zdołało zbudować w tym sezonie bardzo silną ekipę. Jeśli popatrzymy na tabelę, to od razu rzuca się w oczy wysoka pozycja londyńskiego klubu. To dopiero początek sezonu, więc jeszcze zdecydowanie za wcześnie na proroctwa, ale weszli w tegoroczne rozgrywki na pełnym gazie. Ależ to... Sędzia wskazuje po tym zagraniu na punkt oddalony od bramki o 11 metrów. Będzie więc szansa na objęcie prowadzenia. Nikt specjalnie się nie przejmie żółtą kartką, normalna rzecz, ale za chwilę może być kara dotkliwsza. Cristiano Ronaldo, popatrzmy. A i nie ma bramki. Skuteczna obrona karnego. Pudło, nic z tego. I widać, że szkoleniowiec wyraźnie się rozeźnił. Ciągle remis. Głęboka ta centra z narożnika. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Gol! Cristiano Ronaldo! No, pokazał, że co jak co, ale strzelać to on potrafi. Ładnie się tam znalazł i wykorzystał okazję. Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie, brawo. No to mamy 1-0. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Ronaldo. Wilfried Zaha, piłkarz, o którym każdy ekspert musi mieć teraz zdanie. Dzisiaj zagra przeciwko swojemu staremu klubowi. Ronaldo! Gol! Proszę Państwa! Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. To już solidna przewaga. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. A Cristiano Ronaldo trafił do siatki z najbliższej odległości. Tutaj nie mógł się pomylić. No to mamy 2-0. Pogba. United na skrzydle. Czy wykorzystają wolną przestrzeń? Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Piłkę przyjmuje Jadon Sancho. Centra Cristiano Ronaldo. Czy trafi do siatki? Bramkarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Wiązkuje teraz bramkarz. Manchester United wykona rzut rożny. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Niesamowite! Wybił z linii bramkowej. Ale on to teraz wyjął. Nadludzki refleks. No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą.
Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Fred. Bruno Fernandes. Gaja, adresatem podania. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala, spokojnie. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. No, same liczby mogą imponować, mówiąc wprost, całkowicie zdominowali dziś rywali. Konstruują akcję za akcją, a do tego są skuteczni. Skończy nam się tu chyba pogromem. Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes. Ronaldo. Czerwone diabły w natarciu. Podanie i piłkę ma Jadon Sancho. A oto przy piłce Fernandes. Piłka wraca do środka. Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję, stworzyli świetną okazję. Rashford chyba to wykorzysta. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Bruno Fernandes. Paul Pogba. I Fred. Szukają jakiegoś wyłomu w defensywie. Przy piłce José Luis Gaya. W takim miejscu zawsze są groźne. Co zrobi Bruno Fernandes? Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Mają teraz szansę na kontratak. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Wiele dziś będzie zależeć od gry tego pana, Cristiano Ronaldo. W ostatnim czasie Portugalczyk jest na ustach wszystkich. Jak dotąd w lidze pokazuje niesamowitą klasę. Jeśli utrzyma tę formę, to myślę, że kwestię piłkarza sezonu mamy już właściwie rozstrzygniętą. Nie zazdroszczę obrońcom, którzy muszą dziś stawić mu czoła. W każdym meczu stwarza olbrzymie zagrożenie pod bramką rywala. No i zmiana w Manchesterze United. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Teraz Bruno Fernandes. Rashford może uderzać. Marcus Rashford i gol! I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej Kikita. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. A więc mamy 3-0. Wilfried Zaha. No i znowu są przy piłce. Przypomnijmy, że w angielskiej Premier League niedługo będziemy mieli kolejną piłkarską ucztę. Crystal Palace zmierzy się z londyńską Chelsea. To może być bardzo dobry mecz. Obie drużyny mają czym postraszyć przeciwnika, więc nie powinniśmy tam narzekać na nudę. Co za okazja! Z tak bliska to powinien być gol! Golkiper, Tomku, był tu na straconej pozycji, ale broni.
A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Oto jest ławka. Głęboka ta centra z narożnika. I już nic z tego rożnego nie będzie. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas wkrótce naprawdę dobry mecz. Zapraszamy przed ekrany. Niebawem prawdziwa piłkarska uczta. Myślę, że może być tam ciekawie. Żadnej z drużyn nie brakuje argumentów, więc należy się spodziewać otwartego spotkania. Czas na wieści z Anfield, proszę Państwa. Uwolnił się spod krycia. Okazja! Trafia w słupek. Zagrożenie nie minęło. Ależ szkoda. Tym razem szczęście sprzyjało bramkarzowi, a nie strzelcowi. Trzeba lepiej nastawić celownik przy kolejnej akcji. Piłkę przyjmuje Jadon Sancho. Dobra interwencja obrońcy. Gdyby to dośrodkowanie doszło, mogłoby być groźnie. I bez problemów teraz. Bramkarz łapie piłkę. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Fred. Jadon Sancho. Był faul, ale sędzia nie gwiżdże. United nadal przy piłce. Ma teraz szansę. Co tu się dzieje? Co za interwencja? Pozostało już tylko 120 sekund. Donny van de Beek. Luis Alberto. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie. Ekipa Manchester United z kompletem punktów. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie.